Mateusz Mekytyszyn, witam w gościu dnia. Dzisiaj jest w naszym studio Jakub Grzybek, aktor teatru Lalki Aktora w Wałbrzychu, ale także poeta i slamer. O właśnie, Kuba, dzięki, że jesteś z nami w studio i będziemy rozmawiali nie tylko o slamie, ale o slamie przede wszystkim, bo wiem, że to jest dziedzina życia, dziedzina twórczości poetyckiej, która najbardziej Ciebie interesuje, zajmuje i nakręca to, kim jesteś. Powiedz mi, czym jest slam i co to dla Ciebie znaczy? Dzień dobry Państwu. Mateuszu, slam to chyba taka bardziej subkultura słowa, jak się okazuje. Wczoraj właśnie byłem na slamie we Wrocławiu i okazuje się, że to gatunek literacki, który przyciąga ludzi wszelkiej maści literackiej, jeśli to dobre słowo, którzy po prostu tworzą i piszą. Jak się okazuje, rap... I trochę taka wolna amerykanka literacka. Trochę tak. Obserwujemy to od ładnych 5 lat. Znaczy w Polsce to istnieje już nawet więcej, bo w 2000 roku był pierwszy slam, ale obserwujemy to od 5 lat jako pewnego rodzaju ekspansję gatunku. Tych ludzi, którzy pałają się tym, jest coraz więcej i to chyba dobrze. A czym właściwie jest slam? Może przybliżysz, co to oznacza i jak wygląda slam? Wczoraj zapytany o to powiedziałem, że jest to forma autoprezentacji. I też nie jestem do końca przekonany, czy to dobre słowo, ale generalnie chodzi o to, aby swoje autorskie rzeczy, teksty, które gdzieś tam pisze się w swojej ciżbie, w domu, jest wielu ludzi, którzy mają aspiracje do pisania, później przedstawić ludziom. I okazuje się, że jest to o wiele trudniejsze niż opublikowanie swoich autorskich tekstów, bo atrakcyjne przedstawienie ich i powiedzenie jest nie lada wyczynem dla wielu, dla mnie jako slamera również. Myślę, że pomocne jest bycie aktorem i to, że występujesz w Teatrze Lalki Aktora, że masz doświadczenie na scenie. Czy to pomaga dotrzeć do publiczności także w slamie? Zaryzykowałbym twierdzenie, że wcale nie pomaga, ponieważ w teatrze bardzo często wpadamy w jakiś flirt z publicznością, widzimy ich, odczuwamy ich reakcje, potrafimy powiedzieć po spektaklu, czy to, co zagraliśmy, podobało się publiczności, czy nie, bo to się czuje. Natomiast w slamie spotyka się publikę, która nie do końca jest nastawiona na tak od razu. Często są to ludzie, którzy nie wiedzą, gdzie są i znaleźli się na jakimś slamie, nie wiadomo, o co chodzi. Zazwyczaj odbywa się to w jakichś takich warunkach pubowych, prawda? O godzinach mało służbowych i wtedy okazuje się, że ta konfrontacja jest o wiele trudniejsza. W każdym razie wygląda to w ten sposób, że slamer dostaje do ręki mikrofon i ma 3 minuty. Zazwyczaj dzieje się to w 3 rundach i jego zadaniem jest porwanie publiczności. Ja miałem okazję obserwować Twoje dokonania podczas Festiwalu Zwiastunów Filmowych w lipcu w Wałbrzychu. Duża impreza miejska, której byłeś również współorganizatorem, w którą się bardzo zaangażowałeś. Powiedz mi, jakie masz wspomnienia związane z tym wydarzeniem i czy widzisz, że jest szansa, że w przyszłości mogłoby być kontynuowane i czy powinno? Uważam, że powinno być kontynuowane. Moja rola była tam bardzo skromna tak naprawdę. Robert Baliński, dyrektor Plażmowski Teatru Lalki i Aktora, w kooperacji też z kilkoma instytucjami zorganizowali bardzo fajną inicjatywę. Ja miałem przyjemność poprowadzić tam właściwie panel dyskusyjny z 2 poetami, z Tomaszem Majeranem i z Jasiem Kapelą. To są poeci młodego pokolenia, którzy właśnie o slamie mają dobre mniemanie. Ponieważ poezję, czystą poezję łączą z jakimś swoim stylem literackim, ale też umiejętnością ewokacji i przedstawiania tych tekstów. Dla mnie to było bardzo ciekawe doświadczenie poprzebywać z nimi i chwilę poczytać te teksty. Jak wiesz, było też wierszoczytanie, które zasilali studenci szkoły teatralnej we Wrocławiu. Po prostu usiedliśmy i czytaliśmy wiersze. Wiesz, może to wydawać się takie dzisiaj trochę nudne, bo kto zajmuje się poezją i... Właśnie, ostatnia polityka miała na okładce tytuł Tabloidyzacja umysłu i czy w tym świecie, gdzie się mówi już do ludzi obrazami, gdzie proste kalki przemawiają do odbiorców, czy jest jeszcze miejsce właśnie na wysublimowaną poezję, na próbę ogarnięcia świata poprzez poezję? Nie wiem, jaka dzisiaj jest sublimacja poezji, ale mam wrażenie, że dzisiaj poezja, a może nazwijmy to po prostu tworzenie słowa, słowotwórstwo jest bardzo dobrą odskocznią. Coraz więcej ludzi się tym zajmuję. Jestem przekonany, że każdy z nas, każdy z Państwa,
kiedyś coś w swoim notesie zapisał w jakimś celu i nie była to lista zakupów, ani lista rzeczy, o których trzeba pamiętać. Ale nie każdy ma potrzebę dzielenia się. Są ludzie, którzy piszą do szuflady. To też piękne. Moja szuflada pęka w szwach. Mam nadzieję, że zobaczymy jej zawartość, pewnego dnia usłyszymy. Kuba, kiedyś rozmawialiśmy na ten temat. Powiedz mi, czy po roku, bo jesteś tutaj od roku, czy możesz stwierdzić, że w Wałbrzychu istnieje coś takiego jak pojęcie bohemy, bohemy artystycznej? Bo to jest twoje naturalne środowisko. Czy zauważyłeś bohemę w Wałbrzychu? Nie wiem, czy znam na tyle środowisko Wałbrzycha ze wszechmiar i ze wszechstron, żeby powiedzieć jednoznacznie, natomiast z tymi ludźmi, z którymi przyjaźnię się, z którymi mam okazję się widzieć, z pełną odpowiedzialnością i świadomością mogę powiedzieć, że jest to miejska bohema. I koniecznie trzeba wspomnieć tu o przepięknym miejscu w Wałbrzychu, w którym bardzo dobrze można zjeść i bardzo dobrze spędzić czas. To jest nasz Magiel obok Urzędu Miasta, obok ratusza. Tam się spotyka bohema? Zaryzykowałbym, tak. Ludzie teatru, ale nie tylko branż sztuki, też innych, bardzo często. Być może to jest jakaś nasza wałbrzyska bohema. W Wałbrzychu wiem, że spotkały cię też niezbyt przyjemne epizody, incydenty. Wiem, że zdarzyło się, że kontrowersje wzbudził twój strój na ulicy. Mam świadomość tego i myślę, że większość z nas taką świadomość powinna mieć, że żyjemy w mieście, które jest trochę mniejsze, ale prowincja to akurat stan umysłu, a nie miejsce. W mieście, w którym wystarczy mieć kolczyki, ubierać się inaczej, wystarczy to, żeby znaleźć się na pierwszej stronie gazety, a wystarczy też, żeby dostać w dzioba, mówiąc. Przydarzyło ci się? Po prostu. Nie, przydarzyło mi się, natomiast pierwszego dnia już, jak przeprowadziłem się do Wałbrzycha, miałem takie spodnie, które okazuje się wzbudzają jakieś emocje do dzisiaj, nie tylko w Wałbrzychu, ale także w innych miejscach, które, no, nie wiem, co w nich jest takiego dziwnego, no, po prostu są luźniejsze, to są tak zwane MC Hammerki. No może to wynika z tego, że generalnie nasze społeczeństwo ma problem z innością. Wiem, że jesteś aktywistą, który angażuje się w ruch antyrasistowski, że jest to dla ciebie bardzo ważna kwestia. Tak, i to bardziej mnie boli, bo to, że ktoś może nie rozumieć ubioru albo go nie akceptować, jestem w stanie przyjąć i nawet się pokłonić, bo może czasem rzeczywiście robię coś głupiego, w sensie założę coś, co jest nieadekwatne do miejsca, w którym się znajdujemy dzisiaj. Też się ubrałem, mam wrażenie, jak pajac, bo nie pamiętam, kiedy miałem ostatnią marynarkę. Też nie pamiętam cię w marynarce. No i tak. Wiesz, to jest trochę tak, że inność nie jest lubiana dzisiaj i to nie jest coś, co sprzyja jakby ludziom, którzy są przyzwyczajeni do pewnego schematu. Ja też jakby się w to wklejam i utożsamiam się z tym, bo naprawdę najlepiej w Wałbrzychu czuję się w dresie. Czasami o Wałbrzychu mówi się jako o mieście dresiarza, ale to jest opinia bardzo na wyrost, my się z nią nie zgadzamy. Chciałem cię jeszcze zapytać, jak wygląda dzisiaj twoja praca w teatrze dramatycznym, bo wiem, że podczas ostatniego spektaklu Le Filofable była zaaranżowana mała scena, czyli coś nowego, zupełnie inna forma kontaktu z publicznością. To był teatr lalki i aktora i ta scena rzeczywiście nasza ma znamiona teatru dramatycznego, aczkolwiek no to była bardzo fajna konfrontacja. Przyjechała młoda dziewczyna, która robiła dyplom u nas w teatrze i zrobiliśmy, mam wrażenie, dobrą pracę, żeby naszym widzom, czyli przede wszystkim dzieciom, to się podobało. I będę to na pewno miło wspominał. Państwa oczywiście też zapraszam do Teatru Lalki i Aktora. Najbliższy spektakl jest chyba w niedzielę, jeśli się nie mylę. Le Filofable. Mhm. Ten bliski kontakt z publicznością, to, że dzieci są praktycznie na wyciągnięcie ręki, to jest zachęta dla aktora do jeszcze większego wyrażenia siebie, czy bardziej trochę przeszkoda? Wiesz, dzieci bardzo pewnie się czują w tym miejscu. Reagują spontanicznie, żywo. To jest mała scena. Nie ma takiego jasnego oddzielenia między proscenium a publiką, więc maluchy czują się tam swobodnie, dogadują, często komentują, ale takie było też zadanie tego spektaklu, bo to jest spektakl interaktywny, więc
Więc tam wszystko pracuje. No, mamy czasem problem, żeby przekrzyczeć ten tłum jednak silnych gardeł, ale uważamy to, myślę, wszyscy za sukces tego przedsięwzięcia. Moje przejęzyczenie to, że pomyliłem teatr lalki aktora z teatrem dramatycznym. Celowe. Nie było celowe, ale to tak trochę skrót myślowy, bo teatr lalki aktora pod rządami Zbyszka Prażmowskiego stał się troszeczkę takim miejscem, które jest, podobnie jak teatr dramatyczny, kuźnią talentów dla młodych twórców, dla młodych artystów, którzy mogą wyrazić siebie, mogą przyjechać tutaj do Wałbrzycha i tworzyć coś zupełnie od podstaw. Czy ty też doświadczyłeś tego? Czy mogłeś rozwinąć tutaj skrzydła? To prawda. Ja być może jestem nawet świadectwem tego, o czym mówisz, bo dyrektor Prażmowski dał mi szansę, mimo braku dyplomu, zrobić adepturę w teatrze i to nie zdarza się chyba dzisiaj często, nie jest popularne. Dla mnie to gwiazda z nieba, ponieważ spokojnie mogę pracować nad warsztatem i pracować nad tym, czym chciałbym się zajmować w życiu. I chyba trochę tak jest, ponieważ Joanna Gerig, która jest reżyserką Le Filofable, to też dyplomantka. I ci ludzie mogą jakoś u nas w teatrze ostatnio, też mam na myśli ten spektakl, który będzie drugą premierą w tym sezonie. Mówię o Brzydkim Kaczątku, którego reżyserem będzie również dyplomant Przemek Jaszczak. To bardzo dobrze, że mamy na Dolnym Śląsku i dobrze, żeby wszędzie były takie instytucje i miejsca, gdzie wspiera się młodą kulturę i daje im się możliwość pracy i kształtowania swoich talentów. Bo aspiracje to jedno, a ja wiem, że ci ludzie, bo akurat z Janą też znaliśmy się trochę wcześniej, widziałem jeden spektakl i Przemka również, że są to osoby, na które warto postawić. Pochodzisz z Sopotu, przyjechałeś do nas z Pomorza i kilkakrotnie słyszałem od Ciebie opinię, że w Wałbrzychu są miejsca podobne do tego słynnego kurortu chodzącego za jedno z najładniejszych miast w Polsce. Tak, i za każdym razem jak jestem w Szczawnie, mam wrażenie, że tam gdzieś wyrośnie morze. Zaraz tak było za pierwszym razem i tak jest do teraz. Myślę, że tam architektura też trochę jest podobna. Natomiast Wałbrzych jest przepięknym miejscem, jeśli chodzi o zieleń, jeśli chodzi o otoczenie. Szczawno jest kwintesencją, moim zdaniem, tego. Chociaż pewnie wielu miejsc jeszcze nie widziałem. Tam się bardzo dobrze czuję. A wiem, Szczawno. Że zachwyciło Cię też blokowisko Piaskowej Góry. Tak, od wielu lat jest coś w blokach, nawet nie w samej architekturze, ale w samym wizerunku bloku jako miejscu, gdzie mieszka dużo ludzi. Coś inspirującego, coś ładnego. Pamiętam taki wernisaż w Trójmieście, kiedyś młody absolwent ASP, po prostu malował bloki i one wydawałoby się wszystkie są takie same, ale jak przyjrzycie się Państwo, przyjrzysz się kiedyś klatkom schodowym, samym wejściom, one wszystkie się od siebie różnią. To ładne. Po prostu bloki wyglądają ładnie po zmroku, kiedy świecą tylko żyrandole i rzeczywiście Piaskowa Góra, Podzamcze, tam tych bloków jest bardzo dużo. Fajnie jest się tam zanurzyć na chwilę i poobserwować to. Mieszkać może niekoniecznie. Mieszkałem w bloku przez ponad 10 lat i stawiam teraz na kamienicę. Kuba, czy odnalazłeś dzisiaj w wałbrzyskiej kamienicy swoje miejsce na ziemi? Tak, myślę, że tak. Że to aktualne miejsce obecności teraz i jutro jest bardzo komfortowym miejscem, jest bardzo dobrym. A zobaczymy, co będzie w przyszłości. Ja nie wróżę z fusów, nie wiem, nie mam pojęcia. Ale powiem szczerze, że przyjeżdżając do Wałbrzycha miałem wizerunek miasta, w którym nie będę czuł się dobrze. Bo zawsze mieszkałem w większych miastach, a tak wcale nie jest. Dzisiaj 120 tysięcy to nie jest małe miasto. No to nie jest małe, ale to nie jest aglomeracja, którą można porównać z Wrocławiem, Krakowem, Warszawą, Trójmiastem, Szczecinem, Poznaniem, jakkolwiek. W każdym razie dzisiaj rano wróciłem z Wrocławia i bardzo się cieszę, że jestem w Wałbrzychu. Jesteś w domu. Odpoczywam tutaj, tak. Był z nami Jakub Grzybek. Naszym gościem był dzisiaj aktor teatru lalki aktora, poeta, slamer. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo za to, że byłeś z nami. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie.
www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.